Szczęść Boże, Wysoka Izbo. Panie Marszałku, kiedy zamykał Pan wczorajszy dzień, ciągle jeszcze pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji, z tego miejsca, bez trybu, Pan prezes, premier, naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Rozumiem, że pan premier, prezes, naczelnik, w swoim czasie szef Komitetu Bezpieki Rządu własnej kreacji, nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia. Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania przypadku zdrady narodowej. Panowie Kamiński, Wąsik, et consortes, również sprawa jest ważna, panie marszałku, najwyraźniej nie dopełnili obowiązków. Z tego miejsca padały już podobne zdania i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Lex. Albo Morawiecki, panie pośle, albo, proszę o albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć. To nie jest sprawa, panie to pośle. Nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować, prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie pośle. Mówmy o sprawach państwa. Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, kto będzie siedział. Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł.